Was w październikowym odcinku szkolnej telewizji. Niedawno, bo 11 października, w całej Polsce obchodzono 15 dzień papieski, którego hasłem było Jan Paweł II, papież rodziny. W naszej szkole osobę papieża postanowiliśmy uczcić 27 października, a więc niedługo, po dniu, w którym obchodzi się wspomnienie świętego Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pisali wiersze sami bądź z pomocą rodziców. Te wspólne prace zostały przedstawione przez autorów wobec społeczności całej szkoły. Pomiędzy wierszami wszyscy wspólnie śpiewali piosenki, zaś przed wystąpieniami uczniowie zgromadzeni na sali gimnastycznej obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą osobę świętego Jana Pawła II. W październiku odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Gościmy dzisiaj bohaterów tej uroczystości Emilia i Filipa z klasy pierwszej A. Cześć, jestem Emilka z klasy pierwszej A. Cześć, jestem Filip Świerko z pierwszej A. Co najbardziej się Wam podoba w szkole? Mi się najbardziej podoba biblioteka i pani. A mi się najbardziej podoba sklepik szkolny. No. Czy trudno było się przygotować do pasowania? No, trochę tak. Mówiliśmy wiersze. Przez sad idzie mały Maciu, śmieje się do słonka. A tu pas czerwone jabłko rzuca mu jabłonka. Było trudno to na pewno, ale jakoś dało radę, nie? Jaki jest wasz ulubiony przedmiot?
Moim ulubionym przedmiotem jest religia. A moim ulubionym przedmiotem jest angielski. Czy lubicie tą szkołę? Yes. Tak. Oh yes. Jak się nazywa wasza pani? Pani Agnieszka Kulińska. Czy nauka w pierwszej klasie jest trudna? No, trochę. Tak sam raz. Tak, średnio, ale jest. Świetnie. Co robicie poza szkołą? Jakie są wasze pasje? Ja czasami wychodzę na dwór i bawię się na plac zabaw i skaczę na trampolinie. Ja z całą przyjemnością zawsze w chwili wolnego czasu lubię pochodzić na treningi judo. Super. Do przodu lewą rączkę daj, do przodu lewą rączkę daj, do przodu prawą rączkę daj, do przodu prawą rączkę daj, do przodu lewą nóżkę daj, do przodu lewą nóżkę daj, do przodu prawą nóżkę daj, do przodu prawą nóżkę daj i obracaj się. Ewy! Świat nie daje nos!
Was Joanna Chylińska. Do zobaczenia w następnym odcinku.